No może zacznę od tego, jak sam fakt aresztowania wyglądał. Mianowicie, rano byłem w składzie, w którym pracowałem, w składzie drewna. To było mniej więcej do godziny trzeciej. O trzeciej godzinie wróciłem do domu. No i tak, jak to zwykle w domu z rodzicami, ni stąd, ni zowąd zajeżdża samochód przed dom. Z samochodu wysiada dwóch panów, jeden w mundurze, drugi w cywilu. No i wchodzą do mnie, do mieszkania. Ojca zapytali, czy jest syn. Jest syn. No więc podeszli do mnie, zresztą całkiem grzecznie, bez żadnych specjalnych jakichś zachowań takich ostrych. No więc pójdziecie z nami. I to mówił ten cywil. To był niejaki Gorka, jak się później okazało. Taki jeden z zauszników. Mieszkaniec bodaj Gołkowic pod Nowego Sącza, który przeszedł na współpracę z Gestapo. No więc oczywiście rodzice byli bardzo tym zaszokowani, co i jak. Na to otrzymali wyjaśnienie, nic takiego nie będzie, tylko weźmiemy tam syna na pewne przesłuchanie i on jutro wróci. A może nawet jeszcze dzisiaj. No, niestety tak się to powiedziało. Zabrali mnie, przewieźli do więzienia, tam bez żadnych specjalnych czy szykan, czy tego, do celi zaprowadzili, zamkli nas w celi. W celi zresztą było tam już kilku innych więźniów, zaresztowanych, młodych ludzi. Zresztą, jak się okazało, moich kolegów. Następny dzień właściwie upłynął spokojnie, to znaczy tylko z tym, że do tej celi stopniowo coraz więcej młodych ludzi mniej więcej w moim wieku przybywało. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ile nas tam było w tym jednym pomieszczeniu, ale chyba jakieś 20 osób. To było takie pomieszczenie o wymiarach, ja wiem, jakieś 5 na 6 metrów. Właściwie nie było się na czym położyć. Taka podłoga. No, nie wiem, czy to był drugi czy trzeci dzień. Wzywano nas stopniowo na Gestapo. To znaczy, to się odbywało w ten sposób, że przychodził taki żołnierz w mundurze z uzbrojeniem. Po jednym brał nas z tej celi i przeprowadzał do budynku Gestapo, które było w Nowym Sączu przy ulicy Czarnieckiego. No i tam pierwsze zdumienie, mianowicie, jeszcze może wstępne, zamkli nas w takiej szafie. To była taka szafa o szerokości korytarza, to znaczy może 2 metry, jedna ławka, przed tą ławką przestrzeń do ściany mniej więcej 40-50 cm, absolutna ciemność i ławka była. I na tej ławce tam siedział jakiś jeden człowiek, ja usiadłem, tam potem przyprowadzono naszego kolegę i takeśmy w tej celi siedzieli. Oczywiście dawno już minął entuzjazm, że to nic z tego nie będzie, tylko zaczęliśmy się bać, jak ta sprawa się potoczy. Siedziałem, trudno mi powiedzieć, jak długo, ale chyba jakieś 2 godziny w absolutnej ciemności, z tym, że sytuacja się o tyle pogorszyła, że do tej szafy przyprowadzono jakiegoś zmaltretowanego innego więźnia. To był człowiek, który z nami nie miał nic wspólnego. Ten człowiek był zbity, pokrwawiony, to znaczy to było tylko widzieć, zobaczyć, można było wtedy, jak drzwi otworzono, bo jak zamkli to. No i on usiadł obok nas i właściwie jęczał.
tak, że już zaniepokoiliśmy się, jak to będzie z nami, czy my też będziemy w taki sposób maltretowani. No ale przyszła kolej na mnie, otworzyły się drzwi, wzięto nas do tego pokoju przesłuchań i tam ze zdumieniem stwierdziłem, że w mundurze gestapowca jest mój starszy kolega z gimnazjum, a uczeń mojego ojca. No i on zaczął mnie przesłuchiwać. I dopiero w tej chwili, wtedy wyszło, o co chodzi. Dlatego, bo zaczął pytać, czy u mnie nie spali jacyś ci, którzy chcą przejść na Węgry, czy też nie mam jakichś związków z tym. To znaczy, to było może inaczej powiedziane, była sugestia, automatyczna sugestia, że ja mam z tym do czynienia. Mało tego, on powiedział, nie próbuj kłamać, dlatego, bo my tu mamy takich, którzy w twoim domu spali w jakiejś tam dacie. Oczywiście ja się do tego nie przyznałem. No nawet jakoś po prostu wydawało mi się, że przez to, że to jest mój starszy kolega, a w dodatku uczeń mojego ojca, że on będzie jakoś stosunkowo do mnie się odnosił jakoś w miarę życzliwie. Ale szybko się rozczarowałem, dlatego, bo ja coś, już nie pamiętam, na czym to polegało, jakieś tak żartobliwie się odezwałem. On przeskoczył poza taki stolik i uderzył mnie pięścią w zęby. No i wrzasnął. My dobrze wiemy, jaki jest twój dom, wiemy, jaki jest twój ojciec, że to jest dom Polaków i to patriotów, tak, że wy na pewno jesteście przeciwni okupacji, nie okupacji niemieckiej, tylko tym, że my tu teraz będziemy rządzić. No i teraz zaczęły się takie indagowania, że kto spał, a kiedy spał. Ja na wszystko zaprzeczałem, że nikt u mnie nie spał, co zresztą nie było prawda, dlatego, bo u nas dwie osoby przysłane tu z Krakowa od znajomych rzeczywiście spały. To byli młodzi chłopcy, którzy gdzieś później poszli dalej. Ale nie przyznawałem się do niczego. Okazało się później z tej całej rozmowy, że oni jednak nie mają żadnych dowodów, że nikogo nie złapano i nikt nie składał przeciwko mnie jakichś zeznań. Tak było wtedy, jeden dzień, pierwsze przesłuchanie, potem odprowadzono mnie z powrotem do celi i właściwie poza tym, że dostałem raz w zęby, to nic złego się nie stało. No niestety ta sprawa się powtórzyła za dwa dni ponownie. Tym razem było już trochę ostrzej. Przede wszystkim nas zastraszano innymi zbitymi tam więźniami. To znaczy, znowu była ta szafa, znowu do tej szafy tam przyszedł ktoś zmaltretowany i zbity. Mało tego, niestety oni byli zanieczyszczeni, także w tej wąskiej szafie był zasód i smród. Już to było stawiało ogromnie przykre wrażenie. Byłem drugi raz na tym przesłuchaniu. Już nie przesłuchiwał mnie wtedy ten Gerhard, tylko jakiś inny gestapowiec, który zresztą mówił dobrze po polsku. Znowu były sugestie, znowu były uderzenia, z tym, że muszę powiedzieć, że w porównaniu do tych innych, którzy tam zrobiono dużo krzywdy, powybijali zęby, czy też to właściwie nie zostałem tak specjalnie zmaltretowany. Owszem, szturknęli mnie parę razy, dostałem w twarz otwartą ręką, popchnęli mnie, ale właściwie muszę powiedzieć, że bałem się tych ogromnie tych jakichś ich działań takich morderczych, ale ich nie było. To było drugie przesłuchanie, potem było jeszcze trzecie, które mniej więcej w taki sam sposób przebiegało i na tym się właściwie już skończyło. Natomiast miałem inne przykre przeżycia w samej celi.
No, człowiek był jeszcze taki młody, nie bardzo sobie zdawał sprawę, jak to wszystko wygląda, więc jak w któryś tam dzień przyszli z tym kotłem zupy pod celę, otworzyli tę celę, no i dali taką, to nie była zupa, to była polewka jakaś taka. Myśmy właśnie głodowali tam. To, co nam dawali, to maleńką skibkę chleba, odrobinę tej jakiejś zupy. No i ja jakoś tak, nie wiem, głupio się odezwałem, że co wy nam tu dajecie jeść? Przecież my tu z głodu zginiemy. I wtedy jeden z tych dozorców, który tam był po tamtej stronie, przeskoczył do celi, miał taki pęk kluczy w ręce i tymi kluczami mnie tak szurnął przez twarz. Rozbił mi twarz tutaj, pokrwawił mi tą twarz. Rzeczywiście z tych wszystkich uderzeń, które ja doznałem na gestapo, to właściwie to było najgorsze. Ja się wywróciłem, no i tak stanął jakoś okrakiem nade mną i jeszcze taką łamaną polszczyzną powiedział: a co tu Niemcy jadły, jak tu były? Mniej więcej w taki sposób się odezwał, łamaną polszczyzną, to znaczy oczywiście mówił o rzekomych aresztantach Niemcach. Właściwie to było wszystko. Myśmy w tej celi siedzieli tam od końca kwietnia do 10 maja. 10 maja wywieziono nas do Tarnowa. Ten wywóz właściwie był też, można powiedzieć, nie najgorszy. Były samochody ciężarowe, w tych samochodach były ławki, po 3-4 osoby w jednej ławce i z boku był jeden żołnierz niemiecki z bronią. Samochody jechały z Nowego Sącza przez Górę Dąbrowską. Piękny dzień słoneczny. Wyjechaliśmy na tą Górę Dąbrowską i tam ten taki główny komendant tej całej, bo to było kilka samochodów, tego całego transportu, wyszedł, pozwolił nam wyjść, no i powiedział: nic się nie martwcie, do końca tego roku wojna się skończy. Niemcy wkroczyły do Holandii i Belgii. My z Francuzami się szybko załatwimy. Także do Bożego Narodzenia wrócicie do domu. Trzeba przyznać, że on był zadufany, dlatego, bo prawda, to było już po kampanii polskiej. Weszli do tego i Niemcy odnosili same triumfy. Także, że on no, był taki podbudowany sukcesami niemieckimi. Stąd muszę powiedzieć, że ten transport był względnie przyzwoity. To znaczy, nie szykanowano nas. W Tarnowie zawieziono nas pod te tarnowskie więzienie. Tam oczywiście nas rozładowano, no i do rozmaitych cel. Ja się dostałem do takiej celi, w której, o ile sobie przypominam, maleńka cela była. To była, ja wiem, cela może 3 na 4 metry. Nas było tam 16 osób. Między innymi był słynny taki adwokat, syn burmistrza nowosądeckiego z Ichrawa. Mógłbym tam jeszcze wymieniać nazwiska, ale to chyba jest zbyteczne tutaj. W każdym razie w Tarnowie był spokój oprócz jednego, mianowicie był niesłychany głód. Dostawaliśmy niesłychanie marne zupki i jedną skibeczkę chleba na dzień. Na szczęście w pewnym okresie pozwolili przysyłać paczki z domu. I z tym, że jak nas było 16 osób, to kilka z tych osób otrzymywały te paczki, między innymi ja też, a to dziwnym zbiegiem okoliczności moja matka dotarła do swojej dalekiej kuzynki, która była w Tarnowie. Ta kuzynka w Tarnowie należała do osób zamożnych.
oni mieli tam przetwórnię mięsa i wędliniarnię i prawdopodobnie miała stosunki z dozorcami więziennymi. A zresztą w tym czasie, kto miał żywność, to był mocny. No i stamtąd otrzymywałem paczki, któreśmy jeszcze oprócz mnie inny dostawał kolega paczki i myśmy te wiktuały dzielili na 16 osób. I to nas ratowało od takiego wielkiego głodu. No, były bardzo przykre sprawy, dlatego, bo chodziło o fekalia. Tam była taka beczka. Właściwie do tej beczki te nasze odchody się tam zlewało. Beczka się wypełniała do tego stopnia, że nie opróżniali tego, że do samej góry była zapełniona. Oczywiście w smród w tej maleńkiej celi. No i wreszcie tam się litowali, żeby to wynieść. No więc co dobre kilka dni, trudno mi powiedzieć ile, ale w każdym razie beczka była wypełniona, dopiero wtedy się to wynosiło. No i znowu był jakiś okres czasu. I tak było do dnia 14 czerwca. 14 czerwca zaczął się ruch i to było wieczorem. Wywieziono nas do Tarnowa. To był jakiś budynek, w którym była łaźnia. Do tej łaźni 700 osób, to tylko nas z Nowego Sącza, również tam innych więźniów, na przykład ten kolega, o którym mówiłem, Trojanowski, był tam, on był z Jarosławia. Wszystkich spędzono na noc do tej łaźni. No i była jedna rzecz korzystna, mianowicie istniała organizacja, która się nazywała Rada Główna Opiekuńcza. Rada Główna Opiekuńcza, chyba tak to się nazywało. To była organizacja polska, która starała się pomóc więźniom. I im zezwolono na pomoc nam w tej łaźni. I rzeczywiście te kobiety tam przywieźli rozmaite grysiki, nie grysiki, jakieś zupki. No i tam nas nakarmiono. Skutek był fatalny, dlatego, bo myśmy byli wygłodzeni, także, a wszyscy się rzucili na to jedzenie. No i rezultat był taki, że po paru godzinach w nocy większość z nas dostała rozwolnienia, a nawet, że tak powiem, torsji, dlatego, bo ten wygłodzony żołądek nie wytrzymał tego karmienia. Między innymi ja też, proszę pani, dostałem rozwolnienia. No i znowu kłopoty, dlatego gonitwa do tych. Ale tam w tej łaźni nie było tak najgorzej. Natomiast godzina dziś 6 albo 5 rano, ruch wielki, uformowano nas w kolumnę i prowadzono nas przez cały Tarnów aż do dworca głównego. To już wyglądało dosyć przykro, fatalnie. Z obu stron była eskorta wojskowa. Myśmy szli, już nie pamiętam, czy czwórkami, czy w każdym razie w sposób dosyć uporządkowany przez cały Tarnów. Ja szedłem zresztą koło tego budynku, gdzie ta kuzynka mojej matki mieszkała. Bo ja tam niegdyś w tym domu byłem. I widziałem, że tam taki wykurz był i ktoś przez okno się tam patrzył. Ale czy kto to był, czy to była tu kuzynka, czy ktoś inny, nie wiem. Natomiast w Tarnowie na chodnikach było niewiele osób. Ale już fama się po Tarnowie chyba rozniosła, dlatego, bo to, że więźniowie byli w tej łaźni, to przecież się musiało przemycić. To są rzeczy, które w pamięci mojej się zatarły. Tłumów tam nie było, ale jednak trochę tych mieszkańców patrzyło się na ten transport. Transport się odbywał względnie spokojnie. Nie było tam jakichś ekscesów. No i tam był jeden taki fakt, który bardzo mnie ruszył. Mianowicie był tam między nami jeden chłopak, mniej więcej w moim wieku, którego matka była na chodniku. No jak matka zobaczyła tego swojego syna,
to oczywiście zaczęła się rwać, żeby do niego dojść. A on do matki. Natomiast Niemcy, którzy tam byli, eskortowali, do tego nie dopuszczali, po prostu walili karabinami, tą matkę uderzyli. Oczywiście ten syn zaczął wrzeszczeć, histeryzować, ta matka się rozpłakała. W każdym razie ta scena taka była przykra, taka bardzo brutalna. I później okazało się, że ten chłopak dostał obłędu w obozie. Zaprowadzono nas na dworzec główny i znowu była pewna taka miła niespodzianka. Otóż okazało się, że wagony są wagonami osobowymi. I każdy, jak nas do tych wagonów zaprowadzono, to każdy miał miejsce siedzące. Natomiast okna były zamknięte, nie pozwolono okien otwierać. Zauważyliśmy, że na każdym wagonie gdzieś tam na górze były karabiny maszynowe. Także już eskorta była bardzo mocna. Nie chciano pozwolić wyjść do ubikacji. I takeśmy jechali w tym pociągu mniej więcej od godziny 10, 9 rano. Trudno powiedzieć, kiedyśmy wyjechali, bo całkiem wcześnie nas do tych wagonów zapakowali. No początkowośmy, prawda, poznawali stację, był Kraków. Potem wyjechaliśmy poza Kraków. I w tym momencie ja już w ogóle straciłem orientację, gdzie my właściwie jedziemy. Więc mówiło się różnie. Niektórzy mówili, a na roboty nas wiozą do Niemiec. Ale właściwie nikt nie przypuszczał, że wiozą nas do jakiegoś obozu koncentracyjnego. Przynajmniej w tym środowisku, w którym ja siedziałem, w grupie tych osób, myśmy rozmawiali. Ci Niemcy, którzy nas pilnowali, pozwalali na rozmowę. Tyle tylko, że nie pozwalali przyjść do okna, podejść i otworzyć okna. Zresztą duszno było w pociągu okropnie. To był 14 czerwiec i był niesłychanie upalny burzowy dzień. No więc właściwie domysłów nie było żadnych. Myśmy nie wiedzieli, co się z nami stanie. Właściwie być może, że nawet był ten napis Auschwitz, Oświęcim, bo to Niemcy przecież przezwali na Auschwitz, ale nie na dworcu się zatrzymały wagony, tylko wjechały na taką bocznicę. I jak się okazuje, to była bocznica do budynków monopolu tytoniowego. Te wagony, któryśmy jechali, klinowały się na starych, zardzewiałych torach. To znaczy było to tak, że się zacinały i były takie szarpania tego. I tak te wagony się szarpały, dosyć długo to trwało. Podjechaliśmy na taką jakąś polankę, tu przez onko, no widać, ustawione jest mnóstwo żołnierzy z karabinami, tak dookoła tych pociągów. Po prawej stronie pociągu, bo tak jak pociąg wjechał w ten sposób, po lewej stronie była ta eskorta, po prawej stronie patrzymy, są jakieś budynki, jakieś zasieki. No i jest taki korytarzyk utworzony przez jakichś dziwnych ludzi, którzy są ubrani w piżamy, w takie niebieskie pasiaki. No i mają w ręce drągi. Wtedy się zaczęło właściwie już piekiełko. Dlatego, bo już przestała się, ta grzeczność skończyła się, zaczęto się na nas wzierać po niemiecku, raus tego, no i do tego korytarzyka utworzonego przez tych, jak to określiłem, w piżamach stojących. Otóż byli to niemieccy więźniowie, tak zwani Berufsverbrecher, czyli przestępcy zawodowi. Oni mieli charakterystyczny ten trójkąt zielony, mieli kije w ręce i tworzyli taki korytarz wejściowy do obozu, do którego nas wprowadzano. No i tymi kijami po prostu od razu walili. Tak, gdzie popadło. A jeszcze proszę powiedzieć, jak dostał pan numer 61. Tak. Te numery były, to znaczy ustawiliście się w jakiejś kolejce według jakiegoś porządku, czy to po prostu jak popadło? Jak to było z tym?
Oni po kolei dawali. Myśmy szli szeregami i jak ktoś przyszedł wcześniej, to dostał wcześniejszy numer. Także i tylko tych, o ile sobie przypominam, tych stolików było kilka. Także, że równocześnie jak szły te numery pierwsze, to przy innym stoliku były tam numery dalsze. No, pani prawdopodobnie zna tego pierwszego więźnia, który żyje, nazywa się Ryniak. On dostał 31 numer. No, a ja dostałem 61. Tak to się stało. I prawdę powiedziawszy, to był dla mnie okoliczność dobra. Dlatego, bo Niemcy mają te charakterystyczne poszanowanie twardych osób. No i jak czas mijał, ludzie w obozie wymierali, a taki więzień, który miał 61, się tam gdzieś plątał, no to to twardy chłopak. Dlatego, bo wytrzymał. I trzeba powiedzieć, że ja kilka razy od, nie od kapo, tylko od, właściwie uczułem taki pewnego rodzaju jak gdyby szacunek, że ja jestem twardy. Ale ma pan taki konkretny przykład, że coś panu się udało albo upiekło z tego powodu, że był pan niskim numerem? Trudno mi przytoczyć. Chyba to ten numer nic specjalnego nie dawał, jeżeli chodzi o jakieś zdarzenia takie codzienne. No ale z tą chwilą, kiedy nas podprowadzili pod ten obóz, no to już były co to jest, to też nie bardzo wiedzieliśmy. W każdym razie to była godzina popołudniowa i jeszcze rozszalała się burza. Ni stąd, ni zowąd zaczął lać deszcz i pioruny bić. No, nas wprowadzano do podziemi tego budynku, tego monopolu tytoniowego. Tam rozebieraliśmy się do naga, do tuszu. Ubrania nam zabrali i te ubrania, jak się okazało, poszły do dezynfekcji. Natomiast osobiste rzeczy, które każdy z nas miał, no trochę to jeszcze był niemiecki porządek. To znaczy, oni od każdego odbierali osobiste rzeczy i tworzyli jakieś takie tłumoczki, takie pakunki. Później okazało się, że te rzeczy szły do tak zwanego Effektenkammer. To był taki blok, w którym były rzeczy więźniów zmagazynowane i muszę powiedzieć, że one były uporządkowane. Ja tam na przykład miałem zegarek, ten zegarek mi zwrócono wtedy, kiedy później. Także, że tam jakieś rzeczy właściwie nie ginęły. Natomiast ubrania poszły do dezynfekcji. Te zdezynfekowane ubrania nam oddawano, ale tylko odzienie, koszulę, spodnie, marynarkę, buty, a tak to wszystkie inne rzeczy zabrano. Także ubraliśmy się w te ubrania nasze i zapędzili nas do cel. Ja byłem w takim dużym pomieszczeniu, w którym, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale chyba było 200 do 300 osób. Były tam przygotowane takie miejsca do spania, to znaczy ogrodzone deskami takie przestrzenie, a w tych przestrzeniach były, już nie pamiętam, albo trociny, albo wióry, albo jakieś takie, w każdym razie coś takiego, co można było się na tym położyć. No, wieczór nam dano tak zwaną zupę awo. Też byłem zdumiony, dlatego, bo ta zupa awa była dosyć smaczna. To jak się później dowiedzieliśmy, to jakaś zupa robiona z mączki rybnej, taka biała, gęsta, przypominająca nasz żurek. No, wszyscy byli ogromnie spragnieni, bo dzień był gorący. No i jeszcze dano po kubku, nie kawy, tylko namiastki kawy. No więc to z tą kawą to też była sensacja, dlatego, bo każdy dostał po jednym kubku. No i należało iść ułożyć się w tych przygotowanych miejscach do spania, do leżenia. No więc
taki jeden kubek po tej zresztą dosyć wcześniej, tej dosyć takiej, powiedziałbym, ciepłej i słodkiej zupie, to było za mało. Wszyscy byli spragnieni, chciało się ogromnie pić. Stał kocioł przy drzwiach żelaznych i na dnie tego kotła, jak oni wydali, Niemcy wydali nam te jedzenie, to trochę tej kawy zostało. No jak drzwi zamknęli, takie, tam były żelazne drzwi, jak te drzwi zamknęli, to teraz więźniowie do tego kociołka, żeby się tej kawy napić. Jeden za drugim po cichutku. No i zaczął się tumult, dlatego, bo zgromadzili się koło tego kotła, wybierali tam te kawę jakimiś kubkami. Ja w tej chwili nie pamiętam, czy każdy z nas miał kubek, raczej tak, raczej nam dali jakieś tam kubki do tego. No więc zaczął się tumult, bo kawy było mało, a chętnych było dużo. Rezultat był taki, że w pewnym momencie ten kocioł się przewrócił. Przewrócił się na kamienną posadkę. Był duży huk, taki dźwięk, prawda? W tym momencie za tymi drzwiami widocznie byli jacyś strażnicy, zorientowali, że coś się tam dzieje. Drzwi, słychać było, jak ktoś wkłada klucz do drzwi. Oczywiście wszyscy więźniowie biegiem na swoje miejsce, żeby się na te łoża położyć. Tam wpadł gestapowiec, w mundurze zresztą, z pistoletem w ręce i nie wiedział, czy to jakiś bunt jest więźniów, czy coś, i zaczął strzelać w powietrze. No ale niesłychane wrażenie, oczywiście te charakterystyczne niemieckie wrzaski, prawda, i poniższe szwajne i tak dalej. No i gdzieś tam po brzegu, tam bliżej tego kotła, miał jakiś pejcz, zaczął na oślep bić tych więźniów, na kogo trafił. Ja na szczęście byłem dosyć daleko, także że mi się nic nie dostało. Oni powrzeszczeli, wszyscy oczywiście przestraszeni, bo w końcu mają broń w ręce, no i wycofali się, zamknęli te drzwi. I wtedy zaczęła się historia, dlatego, bo ten właśnie chłopak, który w Tarnowie z tą matką się miał spotkać, dostał jakiegoś napaduszału. Zaczął wrzeszczeć, krzyczeć. No, myśmy go uciszali, dlatego byśmy się bali, że będzie następna będzie interwencja. A on był w ogóle nieopanowany. W każdym razie jakoś go tam uciszyli do następnego dnia. Natomiast na następny dzień rano apel, wyprowadzono nas, ustawiono nas w piękne, równiutkie szeregi. Przyszedł Lagerführer. No ten Lagerführer to był, już niestety nazwiska mi w tej chwili uciekają. Są tam w sprawozdaniu. Fritsch, tak. Fritsche, zdaje się, Fritsche. I on wtedy nam powiedział po niemiecku, że przyszliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niebieskiego, do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego wyjście jest tylko przez komin. I wtedy właściwie sprawa się dopiero wtedyśmy się zorientowali, że jesteśmy w niemieckim obozie koncentracyjnym. No. Potem się zaczęły te tak zwane gimnastyki, to gimnastyki udręczające. To była bardzo przykra historia, dlatego, bo albo trzeba było, prawda, skakać w kucki, albo co się nazywało hipfen, potem ten marsz to były, nie ten, ten enten, ten marsz kaczy marsz. W kuckach trzeba było tak biegiem iść. Jak ktoś się spóźnił, to oczywiście już nie niemieccy funkcjonariusze, tylko więźniowie, ci kapowie. Oni nas bili, prawda, czy też kopali, jeżeli ktoś się spóźnił, czy te ćwiczenie nie wykonało tak, jak trzeba. I te ćwiczenia takie udręczające, to właściwie ciągnęły się całymi godzinami, z tym, że były przerwy. W przerwach maszerowaliśmy w kółko i uczono nas niemieckich piosenek. Jedna jest taka charakterystyczna: Im Lager Auschwitz war ich zwar, Hollaia Hordado, in einem Monat und einen Jahr, doch denk ich froh, Gemut und gern,
um meinen Lieben in den Fern. Treść po polsku to jest taka, że byłem w obozie w tym im Lager Auschwitz, w obozie oświęcimskim i bardzo chętnie, mile myślałem o swojej rodzinie, która jest gdzieś tam daleko. Potem była taka inna piosenka, trochę wojskowa, ale tylko fragmenty pamiętam. To jest tak, hola, 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 schön sind die Mädchen von 17, 18 Jahr. I hola, 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 schöne Mädchen gibt es überall. To jest typowa piosenka wojskowa, to znaczy piękne są dziewczyny, 17, 18 lat i wszędzie jest dużo tych pięknych dziewcząt. To jest jakiś fragment tych piosenek. To nie były piosenki wymyślone przez więźniów. To Niemcy oczywiście. Oni nas tych piosenek uczyli. A na jakąś melodię była ta Im Lager Auschwitz taką znaną? No ja ją w tej chwili pamiętam, tylko że panie nie bardzo potrafię ją zanucić. Im Lager Auschwitz war ich zwar, holla dia, holla dia, lu, in einem Monat, Nacht und Jahr, holla dia, dia, lu, doch denk ich froh, gemut und gern, in meine Liebe in den Fern. Ja nie znałem dobrze języka niemieckiego, ale się dosyć dobrze języka niemieckiego w obozie nauczyłem. Bo było tak, że później ja byłem w tak zwanej komandzie szklarzy. Byłem szklarzem. Niemal przez rok byłem, szkliłem okna. Niemal cały Oświęcim jest oszklony przez ten zespół, w którym ja pracowałem. I tam był niemiecki kapo, który był całkiem przyzwoitym człowiekiem. Nazywał się Hermann Weyrauch. Ponieważ ja byłem jedynym w tym komandzie, który mówił po niemiecku, to jemu się bardzo nudziło, to ze mną prowadził długie rozmowy. Praca w szklarni była dobra, dlatego, bo przecież nas nie goniono, tylko myśmy te szyby wprawiali, przygotowywali okna i tak dalej, więc stosunkowo lekka praca. I trudno było poganiać, spieszyć się, bo by się rozbijały szyby. I tenże kapo ze mną prowadził dysputy rozmaite. On był niewierzący. On się przede mną, że on został zaresztowany jako przestępstwa jakieś tam dewizowe, ale to nieprawda, dlatego, bo on miał zielony winkiel, więc był Berufsverbrecher. Natomiast ja wiem, jeżeli chodzi o to moje trwanie, to zawdzięczam dwóm czynnikom. Po pierwsze, byłem dziwnie sprytny, co właściwie, czego nie należało oczekiwać, dlatego, bo ja byłem w domu takim mamin synek wypieszczony. Natomiast druga rzecz, to zbieg okoliczności. Po prostu jednemu się uda, że trafi do takiego komenda, a drugi poszedł akurat do kopania kartofli, czy do jakichś ciężkich robót. Także że to jest kwestia przypadku. Inna rzecz, że jak się te komando rano do pracy ustawiało, to oni, był w pewnym momencie taki, powiedzmy, ruch, taki bałagan, dlatego, bo były utworzone komendy, tu są jacyś tam szklarze, tu są jacyś, prawda, którzy idą robić w polu, są tacy, którzy idą burzyć budynki i do tego albo poganiali, albo sami więźniowie podbiegali. Oczywiście oni mieli określoną liczbę, więc na przykład do szklarzy to tam kilku tylko. Inna rzecz, że ja się tam do szklarzy wtedy nie dostałem. Ja tam miałem inne wtedy komando. Najpierw się dostałem do tego, jak powiedziałem, do tych żynaczy drzewa, którzy na tym placu apelowym cieli to drewno. Więc nie mogę powiedzieć, że numer mi coś pomógł. Aczkolwiek, czy ja wiem, były takie przypadki. No,
był przypadek, że na przykład ja się dostałem przez przypadek do pracy w szpitalu. Byłem Schreiberem Häftlingskrankenbauschreibstube. I to była wspaniała praca, dlatego, bo myśmy na apele nie wychodzili. Ale to było w ostatnim okresie mojego pobytu w obozie. Wcześniej oczywiście miałem rozmaite przykrości, rozmaite biedy. W bardzo charakterystyczny sposób dostałem się do tych szklarzy. Ja to bardzo dokładnie opisuję w mojej relacji. Mianowicie zginął jeden więzień. No i wieczór, jak więźniowie wracają na plac apelowy, to jest odliczanie. No i okazuje się, że jednego więźnia nie ma. Wobec tego będziecie stali, dopóki się nie znajdzie. Oczywiście zaczynają się poszukiwania tego więźnia, czy gdzieś się nie zaszył, czy nie uciekł i tak dalej. Wielka afera. To był dzień jesienny, taki deszczowy. No i nie ma tego więźnia. Wobec tego zaczyna się teraz szykana dla wszystkich więźniów. Ta szykana wyglądała w ten sposób, że kazano nam biegać w koło placu apelowego po takim grzęskim błocie, bo to było wtedy wszystko nasiąknięte. Także to bieganie było ogromnie uciążliwe. No a z boku stali gestapowcy i nie gestapowcy, tylko obsługa więźniarska i ci kapowie z kijami. I po prostu bili. Jak się ktoś wywrócił, to najgorzej, dlatego, bo się wywrócił, to go bili. No i tak w kółkośmy tego placu biegali. Ja tam oczywiście między innymi też biegałem w kółko. I już doszedłem do wniosku, że ja nie wytrzymam, że prawdopodobnie upadnę. Więc zdecydowałem się na jakiś desperacki kloc. Trzeba jakoś z tego koła wypaść. A to było takie kolisko, a poza koliskiem było ciemno. No i w pewnym momencie ja koło tak zwanego bloku trzeciego wyczułem, że ci, którzy stoją zewnątrz, nie widzą i skoczyłem w tę ciemność. Z tego kręgu się wyrwałem. I podbiegłem pod blok i tam się położyłem na leżąco. To towarzystwo dalej w kółko biegało. Proszę sobie wyobrazić, że patrzę, a pod tym blokiem trzecim w jednym okienku piwnicznym jest światło. No to coś trzeba robić, dlatego, bo jak mnie tu znajdą, to będzie jeszcze gorzej. Wszedłem do tego bloku, poszedłem do piwnicy, tam gdzie światło świeci i proszę sobie wyobrazić, tam jest jakiś więzień w mundurze i oprawia okna. Ma tam okna, wprawia szyby. No więc okazało się, że to był Żyd. On miał tu gwiazdę syjońską, bo nie, Żydzi mieli w tym czasie gwiazdy syjońskie. No więc ja mu go proszę, słuchaj, nie wiem, może mnie się tu gdzieś schowasz, dlatego, bo przecież ja już teraz nie wytrzymuję, ledwo żyję. On był strasznie zestraszony. Okazuje się, że jego zostawiono na tą robotę, bo trzeba było tam jakieś okna przygotować na następny dzień, a on był oryginalnym szklarzem. Także, że on nie znalazł się na tym placu apelowym, bo był wcześniej odkomenderowany. I on miał to, mówi to, słuchaj, stój tu, podawaj mi szyby, jakby ktoś przyszedł, jesteś moim pomocnikiem. I tak się to zaczęło. Otóż potem znalazł się ten więzień, rozprowadzono do bloków, ja poszedłem do spania, a na następny dzień ja już wyszukałem tego Żyda i do niego, że ja chcę być szklarzem. Tak się zaczęła moja kariera szklarza, w którym to komandzie pracowałem prawie że rok. I to była nie najgorsza praca. Nabawiłem się choroby wrzodowej na nodze. To zresztą była sprawa bardzo powszechna. Ten wrzód miałem tu na nodze i miałem otwartą ranę, która po prostu gniła. To się nie chciało zaleczyć. Ja nawet chodziłem do szpitala, oni mi tam czymś to zaklejali. Nic nie pomagało. I ponieważ w szpitalu pracowali moi koledzy z Nowego Sącza. Pewnego dnia oni mi zaproponowali, wiesz co, my cię tutaj weźmiemy do tego szpitala i coś z tą nogą zrobimy. I proszę pani, dzięki tym protekcjom, dzięki tym, że tam więźniowie moi byli,
Wzięli mnie do szpitala na rok 21 i tam niejaki pan doktor Dering wsadził mnie na stół operacyjny, uśpili mnie w narkozie i tam mi to jakoś wyczyścił. Także i położyli mnie do łóżka. Zresztą to też położenie do łóżka, takie drobne fakty, ale bardzo charakterystyczne. Mianowicie jak ja, ta narkoza była stosunkowo krótka, dlatego, bo cała ta sprawa to chyba trwała jakieś 15-20 minut. Ja się obróciłem taki pijany, tam głupstwa rozmaite opowiadałem, bo tłumaczyłem, że ja wiem, co to jest wieczność. To sobie dobrze pamiętam. No i zaprowadzili mnie z tą nogą taką, prawda, zabandażowaną, usztywnioną, do, gdzie tu położyć, do takiej celi, gdzie byli chorzy. No a to tu go położymy, dlatego, bo o te, tamten już jest martwy. No i przy mnie przyszli, wzięli tego więźnia za nogi, zrzucili z tego łóżka i zabrali, prawda, do krematorium. A ja poszedłem na to łóżeczko po tym zmarłym, prześcieradła nie zmieniano. Po prostu położyłem się na tym łóżeczku. No, charakterystyczna sprawa. I co dalej było? Mianowicie znowu dziwny zbieg okoliczności i szczęście, taki przysłowiowy łód szczęścia. Mianowicie szefem Polakiem kancelarii szpitalnej był niejaki Kazimierz Szczerbowski. Kazimierz Szczerbowski, który po wojnie był administracyjnym dyrektorem teatru z imienia Słowackiego. Więc ten Kaziu Szczerbowski, bardzo przystojny chłopak, on siedział ze mną w Nowym Sączu w więzieniu, on przyszedł do mnie, jak ja leżałem na tym łóżku i mówi mi, ty jesteś Bogusz, tak? A, to ja twoją matkę znam. Jak to znasz moją matkę? A, bo twoja mama mnie wypożyczyła do teatru amatorskiego. Mama moja była nauczycielką w szkole i ona prowadziła kółko teatralne. I tam do tego kółka teatralnego, to była szkoła żeńska, do tego kółka teatralnego potrzebowała chłopczyka. I wypożyczyła sobie ze szkoły męskiej Kazimierza Szczerbowskiego. I ten Kazimierz Szczerbowski jakieś nabożeństwo miał do mojej matki. No i tam, jak przyszedł do mnie, ja ci tutaj pomogę, może ja cię wezmę do kancelarii. I on mnie zaprotegował u takiego kapo niemieckiego, niejakiego Hansa Bocka, który był niemieckim więźniem, ale politycznym, bardzo przyzwoity zresztą facet. I oni mnie wzięli do tego szpitala, do kartoteki. To było, ja wiem, w porównaniu z życiem obozowym, no to było właściwie niebo. Dlatego, bo myśmy na obozy nie chodzili. Właściwie jedzenie różne było. Właściwie jedzenie mieli trochę lepsze zawsze. Także ostatni okres mojego pobytu w obozie ja spędziłem w tym kancelarii szpitalnej. Zresztą były tam różne rzeczy, takie może nawet trochę kompromitujące czy śmieszne. Otóż jak ja otrzymałem zawiadomienie, że będę zwolniony z obozu. Oczywiście w pierwszej chwili w ogóle nie chciało mi się w to wierzyć, bo ja siedząc przy kartotece, ponieważ miałem dosyć dużo czasu, to robiłem sobie statystykę, jakie ja mam prawdopodobieństwo wyjść z obozu. No i doszedłem do wniosku, że mniejsze niż 1%. To znaczy po tych, którzy wyszli z obozu i po tych, którzy jeszcze żyją. To sobie takie wyliczenia prowadziłem. No więc i teraz była sytuacja taka, że wszyscy, którzy wtedy wychodzili na wolność, musieli iść na kwarantannę. To znaczy na 3-tygodniowy pobyt w odosobnieniu, żeby nie wynieść z obozu tyfusu, bo w obozie panował tyfus. Ja strasznie nie chciałem iść do tej kwarantanny. I proszę sobie wyobrazić, że ja się z tej kwarantanny wykręciłem. Właśnie tym sposobem, że jako pracujący w szpitalu jestem w specjalnej opiece, w warunkach higienicznych i nie mam szans zarazić się tyfusem. Także ja nie byłem na tej kwarantannie, tylko do ostatniej chwili pracowałem w szpitalu.
Ale pan Hans Bock był homoseksualistą. I pan Hans Bock zwrócił na mnie wtedy uwagę, że jestem jakiś taki ładny, okrągły chłopczyk. I proszę sobie wyobrazić, że zaprosił mnie, on był takim tak zwany Bevorzug te Häftling, taki szanowany więzień, Niemiec, miał swój pokój i w tym całym szpitalu właściwie był szanowany przez Niemców bardzo. I on się zaczął do mnie zalecać. Częstował mnie winem i tak dalej. I ja od razu się zorientowałem, do czego to idzie. I teraz w niesłychany sposób musiałem się z tego wszystkiego wykręca wygrywać. W końcu się, że tak powiem, on był o tyle ustępliwy, że nie robił żadnej presji fizycznej na mnie, tylko po prostu próbował mnie do tej necnego prodeteru nakłonić. No ale dał mi święty spokój. Tylko to jest taki jeden fakt, prawda, obozowy, który opowiadam. Proszę sobie wyobrazić, że ja w obozie miałem rysunek swojej ukochanej dziewczyny i rysunek matki i ojca. To też dzięki znajomościom, bo moje fotografie były efektem kamer. Ja miałem tam kolegów więźniów i poprosiłem, żeby oni mi z tego mojego wyciągnęli fotografię tej dziewczyny, matki i ojca. I te fotografie przyszły do mnie. Fotografię tej dziewczyny skopiował mi niejaki Wicek Gawron, więzień z Limanowskiego. Ja ten rysunek mam tutaj. I mam również rysunek matki i ojca, który sobie sam zrobiłem, dlatego, bo ja miałem talent rysunkowy. Przerysowałem sobie te fotografie. Więc akurat ja takie rzeczy miałem. No tak, właściwie z tych moich wspomnień to raczej wszystko opowiadam takie, co jest stosunkowo dobre, ale były tam również rzeczy bardzo złe. Którego to było chyba 29 listopada, w rocznicę powstania. Przyszły wyroki śmierci na więźniów, z tym, że o tych wyrokach śmierci więźniowie bezpośrednio nie wiedzieli. Natomiast ja z kolei byłem zaprzyjaźniony z niejakim Władysławem Jońcem z Nowego Sącza, który przyszedł do obozu, no i z nim niedługo przed tą egzekucją. W każdym razie tak to się odbywało, że wieczorem na apelu publicznie odczytywano, kto ma nie iść do pracy, kto ma zostać. I oczywiście nie wiadomo po co, dlatego, bo różnie to było, ale przeważnie były to egzekucyjne albo tak zwany wywóz, to znaczy do innego obozu albo do gestapo. No więc tego Jońca wywołano, Władysław Joniec, i ja się z nim spotkałem później. I on mi powiedział: słuchaj, ja wiem, co to znaczy. Jutro mnie rozstrzelają. Był niesłychanie przejęty, właściwie no, cały się trząsł. Ja go za rękę trzymałem, pocieszałem go jak mogłem, powiedziałem, że nie, że pewnie cię wywiozą albo to, albo tamto. No i na następny dzień został rzeczywiście rozstrzelany pod ścianą śmierci. Ja tych egzekucji właściwie dobrze nie widziałem, ale tak z bloku 21, który był szpital, z górnego okna widać było tą ścianę śmierci. I ja tam raz polazłem po to, żeby to oglądnąć, i widziałem taką egzekucję, no ale to było normalne rozstrzelanie. Także prawdę powiedziawszy, śmierć taka przez rozstrzelanie. Jeżeli miał zginąć w Oświęcimiu, to bym wolał tak. Widziałem inny przypadek, mianowicie ucieczkę Żyda z tego. To też była przedziwna historia. Mianowicie Żydzi, którzy, prawda, szli do pracy jeszcze przed tą masakrą, to przechodzili koło bloku 21. I tam była ta pierwszy płot, halt, będzie ostre strzelanie. No i jak ktoś się decydował, żeby zginąć, to po prostu biegł tam, a ci z budki do niego strzelali. No i taką scenę ja widziałem. Także jak jeden przeskoczył, biegł tam, no i ten z budki
Najpierw wrzeszczał halt, halt, a potem go po prostu zastrzelił. To takie sceny widziałem. No, oczywiście widziałem również no, bicie więźniów. 14 czerwca uciekł pierwszy więzień Wijowski, a potem robiono śledztwo. Przy tym w czasie tego śledztwa publicznie bito, do nieprzytomności bito innych więźniów, że są powiązani, żeby zdradzili. Także że te rzeczy widziałem. Otóż zaczęła się egzekucja i mordowanie żywcem Żydów. Było to w ten sposób, że poza terenem obozu, nie tam, gdzie to jest tak zwane żwirowisko, tylko tu, gdzie obecnie są budynki te obozowe, tam, gdzie jest recepcja i tak dalej, gdzie jest kino. Tam nie było żadnego budynku, tam było żwirowisko i błoto. I tam tych Żydów przyprowadzali i kazali im robić roboty, które były ponad ich siły. To znaczy wozić w taczkach po tej grząskiej ziemi jakiś żwir, wysypywać. To była robota tam zupełnie niecelowa. To było, ta robota nie miała żadnego celu. Chodziło tylko o to, żeby ich udręczyć. I była grupa kapo niemieckich, tych Berufswehrbrecher z kijami, którzy ich popędzali. Tylko że to popędzanie to nie było żadne popędzanie, tylko to po prostu było zabijanie. To tak było, że jak się któryś wywrócił, no to zaczęli walić kijami, dopóki on był żywy, dopóki się ruszał, z tym, że no, niektóre sceny były makabryczne. A skąd ja to wiem? Rano przyszedłem jak zwykle do pracy. Myśmy mieli taki budyneczek na tak zwanym Industriehof 1. To był taki, ja wiem, dziedziniec przemysłowy jeden. I tam był taki budyneczek, który do dzisiaj zresztą stoi i tam była ta nasza szklarnia. No oczywiście przyszliśmy po tym apelu porannym do pracy, no i pan Hermann Weyrauch, mój kapo, przychodzi: Jörg, ja ci coś chcę pokazać. Ja ci chcę coś pokazać. A co? No to bierz szybę, bierz kit i idziemy. No i zabrał mnie ze sobą, idziemy do obozu razem. On był jako ten niemiecka, po to on miał, prawda, taki miał coś do gadania, był mocniejszy ode mnie w sensie prestiżowym. Weszliśmy do obozu, poszliśmy na tak zwany blok 28, bo, nie, przepraszam, 24, przepraszam bardzo, 24, 28 to był szpital, 24 to był blisko kuchni. Wyszliśmy na piętro i tam było okno, z którego było widać ten plac, gdzie mordowano tych Żydów. No i on mi: na, Jörg, patrz się, co tu jest. No więc ja się patrzę, no i widzę te sceny mordowania tych Żydów. No oczywiście sceny tam były straszne, dlatego, bo oni się wyżywali, to ludzie anormalni, chorzy. Na przykład dusili w ten sposób, że jak już któryś tam upadł, to odwracali, kładli stylisko łopaty na gardle i tak huśtał się jak na huśtawce. W innym wypadku, w innym miejscu widziałem, jak jeden z tych kapo no, wydłubywał, że tak powiem, z twarzy no, no, organy, czy oko, czy nos. Także że ja się na to patrzyłem, oczywiście różne rzeczy już przeżywałem i widziałem, ale takich okrucieństw, takich scen jeszcze nie widziałem. No i wtedy ten kapo tak się patrzy na mnie, tak kiwa głową, on był też bardzo taki poruszony, no i mówi tak do mnie: no, Jörg, wo hast du deinen Gott? Jurku, gdzie masz twojego Boga, który widzi i nie interweniuje? Ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o sprawy religijne, to ja w obozie właściwie nie przestałem wierzyć, ale przestałem się modlić, przestałem w ogóle myśleć o Bogu. Różnie ludzie reagowali.
Ja zareagowałem w taki sposób. Także, że muszę powiedzieć, że tam były przecież, byli księża, nawet jakieś tam robili czy obrzędy, jakieś komunie święte czy coś takiego, ale ja właściwie nie miałem z tym żadnej styczności, a poza tym mówię szczerze, że nie interesowało mnie. Po prostu obóz oświęcimski i to, co widziałem dookoła, zabił we mnie okresowo wiarę, dlatego, bo potem do niej wróciłem. Jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym. Poza tym chciałem powiedzieć, że z takich osobistych przykrości to ja miałem godzinę słupka. Za co? Za kradzież chleba. Bo jak robiliśmy szyby w tym tak zwanym Truppenwirtschaftsjahr, Gebäude, tam gdzie Niemcy byli, tam myśmy szyby wprawiali, to Niemcy stary chleb rzucali do takich skrzynek. A myśmy brali skrzynkę, kładliśmy ten chleb sury na dnie, na to szybkę i przykrywali to kitem. Także jak żeśmy wracali do obozu, no to niesie skrzynkę, w skrzynce ma kit, chleba nie widać. Ale jeden gestapowiec był, że tak powiem, przebiegły i doszedł do wniosku, że coś za dużo tego kitu jest. I zaczął dłubać nożem w tym kicie. I podważył szybę i zobaczył, że jest chleb. No i wtedy oczywiście ja jako, bo ja akurat byłem tym przywódcą, ja wyprowadzałem tą grupę tych szklarzy, byłem tym winnym. No i skazano mnie na godzinę słupka. To Państwo wiecie, jak to wygląda. Związane ręce z tyłu i zawieszone na górze, z tym, że nogi wisi się. Ramiona zupełnie wychodzą, że tak powiem, ze stawów. Pierwszy moment jest straszny, mnie tylko powiedziano, że jeżeli mi się to trafi, to żebym pozwolił się zdrętwieć. To znaczy, żeby się nie bronić, żeby się nie podciągać na rękach. No rzeczywiście, ból straszny, a potem jak mnie z tego zwolniono, to ja po prostu z twarzą spadłem. Na tego nie byłem w stanie ustać na nogach. To był jeden z tych, prawda, ciemnych obrazków. Ja zostałem zwolniony 1 kwietnia 1942 z większą grupą więźniów, około 50. Oczywiście już w oddziale politycznym, tam w obozie, powiedziano mi, że ja jestem zwolniony, ale mam obowiązek donosić do władz niemieckich wszelkie działania, jakie byłyby skierowane przeciwko władzy niemieckiej. Jeżeli tego nie zrobię, to się znajdę z powrotem w Oświęcimiu, a jakie konsekwencje tego są, to ja dobrze wiem. Także zobowiązano mnie do tego. Ja coś tam podpisywałem, ale muszę powiedzieć, że ja byłem tak zaszokowany sprawą wyjścia z obozu, że nie wiem, czy ten papier, który podpisywałem, czy tam było pisemne zobowiązanie, że będę konfidentem. Na pewno było napisane, że jestem w tym a tym dniu zwolniony. Jeżeli chodzi o powód mojego zwolnienia, to ja widzę tutaj dwa kierunki. Jeden to oni celowo zwalniali wszelkich zastraszonych więźniów po to, żeby zrobić z nich konfidentów, swoich ludzi, którzy będą im służyli w miejscu pobytu. To był jedna chyba ważna przyczyna, zresztą o tym się później przekonałem, jak już byłem na wolności. Natomiast drugim czynnikiem to były niewątpliwie starania moich rodziców, tym bardziej, że moja matka, która była taką sądecką, prawda, znaną osobistością, potrafiła okrężną drogą dotrzeć do pewnych współpracujących z gestapo i przekazała tam swoje precjozja, swoje złoto. A trzecim czynnikiem, który mógł też wpłynąć, że sądecki ten szef gestapo, czyli Haman, to było to, że mój brat był lekarzem w Sączu
i jako lekarz kilkakrotnie leczył rodzinie Hamana, nie wiem czy syna, czy żonę, czy akurat jego. Bardzo blisko siedziby Gestapo mieszkał mój brat. No i tam kilkakrotnie był wzywany jako lekarz i brat mój tam w czasie rozmowy z Hamanem wspomniał, że ma swojego brata w tym w Oświęcimiu i prosi, żeby wstawia się za niego, żeby tym pomóc. Oczywiście ja tych faktów dokładnie nie znam, natomiast to, że mój brat u tego Hamana był jako lekarz, że tam działał, to jest pewne. Więc takie były motywy. Natomiast jeżeli chodzi o powrót do Nowego Sącza, no to ja miałem swojego opiekuna gestapowca, który nazywał się Lindert. Ten gestapowiec miał za zadanie urobić mnie na konfidenta. No i urabiał mnie z tym, że jakoś się nie dałem. W każdym razie spośród gestapowców, którzy tam urabiali innych więźniów zwolnionych z obozu, to ten pan Lindert był moim zdaniem stosunkowo tolerancyjnym człowiekiem. Nie zawsze się ta sama procedura powtarzała, to znaczy jak ja przychodziłem do obozu, do gestapo, to był stolik naprzeciwko, on siedział po drugiej stronie mundurze gestapowca, zawsze miał rewolwer na stole, tym rewolwerem się bawił, zawsze od czasu do czasu na mnie wrzasnął, bo ty kłamiesz, ty na pewno wiesz, że tu są takie czy inne działanie, tylko ty nie chcesz powiedzieć, a ty uważaj, bo pójdziesz z powrotem do Oświęcimia, a jeszcze twoich rodziców tam weźmiemy. I ten sposób mnie straszył. No ja odpowiadałem niezmiennie, że wszyscy wiedzą, że ja chodzę na gestapo i wszyscy się ode mnie odsuwają. Także ja nawet choćbym chciał coś się dowiedzieć, to nikt mi nic nie powie. I taką historyjkę niezmiennie powtarzałem od 1 kwietnia, to znaczy od 2 kwietnia 1942 do czasu, kiedy dano mi wreszcie spokój, to znaczy do Bożego Narodzenia w 1942 roku. Od Bożego Narodzenia w 1942 roku ja już się więcej na gestapo nie pokazałem, ani mnie tam nie wzywano. Natomiast później w tym okresie chciałem się koniecznie związać z konspiracją, ale muszę powiedzieć, że ja byłem mocno zastraszony obozem oświęcimskim i bałem się, że jeżeli przypadkiem wpadnę w konspirację, to nie wytrzymam metod śledztwa gestapo. I dlatego też pierwszy okres mojej współpracy z Armią Krajową to wyglądał w ten sposób, że ja podejrzewając, że moi dwaj koledzy są w konspiracji, powiedziałem im: słuchajcie, ja nic nie chcę wiedzieć o was, czy wy jesteście, czy nie, ale gdybyście współpracowali, to dysponujcie moją osobą. To było w roku 1942 i na początku 1943. Ale później się ta sprawa złamała, dlatego, bo to już są sprawy inne, które może są poza Oświęcimskiem, dlatego, bo mniej więcej w pół roku później oni mnie po prostu uświadomili, że są w konspiracji, no i że jestem podporządkowany. To był rok 1943. A w 1944 roku poszedłem do działu partyzanckiego i dopiero wtedy mogłem się wyrwać. Dlaczego? Dlatego, bo pracując, zresztą ja pracowałem w urzędzie niemieckim, w tak zwanym Amt für Ernährung und Landwirtschaft, czyli Urząd Wyżywienia i Rolnictwa. No, tam
bałem się, że jeżeli ja bym zwiał, zniknął, to przecież oni od razu zorientują się, że mnie nie ma. A jak mnie nie ma, no to capną moich rodziców. Także, że ja nie mogłem się włączyć w jakąś konspirację taką partyzancką. I dopiero w 1944 roku, wtedy, kiedy się zaczęły okopy, wtedy, kiedy już Niemcy zaczęli tracić orientację, Gestapo się częściowo rozsypało, to ja byłem w tym organizacji TOT i pracowałem przy umocnieniach niemieckich nad Dunajcem i stamtąd poszedłem do partyzantki. Zdecydowałem się, bo już wtedy oni stracili orientację, gdzie kto jest. Ja już nie byłem wtedy podporządkowany pracy. Poza tym oni wozili tych pracowników na różne tereny, do Krynicy, na Wysokiej i tak dalej. Także się pokupili. Ja po prostu wypadłem z ewidencji. Tam była jeszcze jedna niesłychanie charakterystyczna historia. Mianowicie razem ze mną pracował na okopie Stasiu Szczepanik, mój przyjaciel, którym ja zacząłem, byłem we Lwowie w 1939 roku. Staraliśmy się na Politechnikę. I ja temu Stasiowi powiedziałem: Stasiu, ja jestem w konspiracji, ja idę do oddziału partyzanckiego. Chcesz, ja cię tam wprowadzę. A to ja ci jutro odpowiem. Na następny dzień mówi: wiesz, nie, ja się nie decyduję. Niemcy i tak już wojnę przegrają. Po jaką cholerę ja się będę narażał? Po co? I proszę sobie wyobrazić, że Stasiu kopał okopy na Wysokim nad Nowym Sączem. Tam była potyczka między partyzantami a Niemcami. I Stasiu był na górze i został przestrzelony tak karabinem maszynowym w poprzek. I w październiku albo listopad 1944 roku stracił życie. Gdyby poszedł ze mną do partyzantki, kto wie, czy by było inaczej. To był dla mnie okres pełny strachu, ale równocześnie pełny dumy i nawet powiedziałbym radości. Także, że z okresu okupacji to ten okres, kiedy ja już byłem wyzwolony od tego strachu, że mnie zaresztują, że wpadnę do tego obozu, jak dostałem ten karabin do ręce, jak byłem, to było dla mnie, powiedzmy, szczęście. I błogosławię mojego dowódcę, który był wspaniałym człowiekiem. Leży na cmentarzu w Piwnicznej. Julian Zubek. Natomiast po obozie, po wojnie, z miejsca do nauki. Także jeszcze front był pod Bielskiem, a ja już z Nowego Sącza przemycałem się tu do Krakowa, dlatego, bo wiedziałem, że już są jakieś działania, żeby zorganizować wyższą uczelnię. Także byłem pierwszym studentem, to znaczy pierwszym, w grupie pierwszych studentów. Nas było 100 i myśmy zrobili studia politechniczne w przeciągu 3,5 lat. Z tym, że studia ciągnęły się bez wakacji. Nie było wakacji, tylko ciurkiem. Jeżeli był po drugim roku studiów, mieliśmy miesięczną przerwę, a tak to szło ciurkiem. Ja zacząłem studia, właściwie zacząłem w maju. Już pierwsze takie wykłady tu były, takie amatorskie, to znaczy po prostu profesorowie jeszcze bez nominacji, bez niczego wykładali, ale właściwie już na dobre studia zaczęły się w czerwcu 1945 roku, a w maju, 10, którego maja, nie wiem, no, 10, to nie 10, bo 10 maja, to w każdym razie w maju 1949 roku otrzymałem dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego. Zostałem na uczelni asystentem, zrobiłem doktorat, potem dostałem nominację na docenta, no i całe życie przepracowałem na uczelni. Tam zresztą działaliśmy również w sensie takim pielęgnacji naszej działalności i obozowej, i konspiracyjnej. A teraz jeszcze tą jedną rzeczą chciałem zakończyć. Pytanie takie.
dlaczego ci więźniowie pierwszego transportu stosunkowo dobrze się zachowali i stosunkowo duża ilość ich przeżyła. Więc są tego moim zdaniem dwa aspekty. Pierwszy aspekt to był tak, że myśmy mieli jak gdyby okres aklimatyzacji. Oni tworzyli ten obóz wtedy. Jeszcze wszystkie maszyny udręczania więźniów nie były włączone, także myśmy stopniowo, że tak powiem, przyzwyczajali się do tych rozmaitych ich szykan i oczywiście powstawały pewne formy obrony. I te formy obrony prawdopodobnie najlepiej działały u tych starych więźniów, którzy po pierwsze byli młodzi. No, druga sprawa to ta, że myśmy właściwie przyszli tak ciepli, tak od razu, jak ta wojna wybuchła, to właściwie pół roku. Natomiast także można powiedzieć, że myśmy byli elementem chyba fizycznie dosyć zdrowym, młodym i psychicznie odpornym. To znaczy, nie popadaliśmy w tę rozpacz. Mało nawet, można powiedzieć, że ja miałem takie chwile w obozie, że mogę powiedzieć, że miałem chwilę szczęścia. To znaczy, przeżywałem jakieś euforie. Kiedy to było? Były tam koncerty. Od pewnego czasu była orkiestra sprowadzona, to znaczy pozwolili Niemcy sprowadzić instrumenty muzyczne i zawiązano orkiestrę. Ta orkiestra zresztą jest znana, tam przecież w Oświęcimiu oni wygrywali, jak ci więźniowie szli do pracy. I oni w niedzielę robili na jednym z bloków, na sali koncertową, taki koncert, na który zresztą mało więźniów chodziło, ale ja chodziłem. I muszę powiedzieć, że jak ja tam się znalazłem na tej sali koncertowej, prawda, tu ten kontrast straszny i ta wspaniała muzyka, oni pięknie grali, to byli dobrzy muzycy, to ja się właściwie wyłączyłem z obozu i czułem się szczęśliwy. Także można powiedzieć, że miałem takie chwile w obozie, że byłem szczęśliwy. A poza tym różne takie rzeczy, które pomagały przeżyć. No, kwestia wyżywienia. No, to jest podstawowa kwestia. No, miałem takie okresy, że mi się po prostu udawało. I mnie się zdaje, że ci starzy więźniowie potrafili się jakoś urządzić. Był czas taki, że ja nawet otrzymywałem, to oczywiście w lewy sposób, wyżywienie w kuchni SS niemieckiej, to znaczy dla żołnierzy. To oczywiście to znowu dlatego, że byłem szklarzem, bo trafiłem się wyżej i tam wydostać. A był taki moment, że jeden stary Niemiec, który pracował w magazynie żywności, przyuważył mnie właśnie w tej kuchni więźniarskiej, zaprosił mnie do siebie. Zaprosił mnie do magazynu i tam wchodzę w magazyn, na prawo szynki, nie szynki, masła, rozmaite wspaniałe rzeczy, o których się nam nie śniło, przecież my w tych obozieśmy głodowali. A on mi się pyta, słuchaj, co chcesz? Może chcesz szynkę, może chcesz kiełbasę, chcesz bułkę? I ja mówię, że ja chcę wszystko. No to on, proszę, bierz, jedz. I potem mi mówi w ten sposób, może się dziwić, że ja to robię, bo mnie tego robić nie wolno, tobie też. Ale mój syn jest na froncie rosyjskim. Może jemu, jak ja tobie coś dobrego zrobię, może jemu też tam ktoś pomoże. Taka rzecz mnie spotkała ze strony, on powiedział, że on jest Austriakiem. To był stary facet, 60 lat chyba miał, to znaczy stary jak na tamte czasy. No więc ogólnie przypisuję to, że ci pierwsi więźniowie składali się przede wszystkim z ludzi młodych i psychicznie odpornych. Myśmy jeszcze, mało tego, te echa wojny nie docierały do nas tak żeśmy nie byli tak uświadomieni o tych klęskach, które przeżywali tutaj, a specjalnie słabi byli warszawiacy. Oni marli jak muchy.
Ja tam zapoznałem się, zaprzyjaźniłem się z jednym adwokatem, bardzo przyjemny człowiek był, który po prostu zmarł dlatego, bo on sobie wmówił, że on nie wytrzyma. A tego nie było między nami. Myśmy wszyscy nie przypuszczali, że my nie przeżyjemy. To znaczy człowiek liczył się, że będzie jakiś specjalny przypadek. No, ja wiem, no zabiją go albo tego, ale jeżeli chodzi o takie samoistne, to ja osobiście wciąż miałem, że ten 1% się spełnił i spełnił się.